Dzień dobry Państwu. Postanowiłyśmy krótko poinformować Państwa o wydarzeniach wczorajszego wieczoru, ponieważ wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego uzasadnialiśmy dwa wnioski o wyrażenie wotum nieufności wobec pani premier Szydło i pani minister Elżbiety Rafalskiej. Pewnie Państwo by się bardzo zdziwili, ale pani premier Szydło jest przewodniczącą Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Natomiast po wczorajszym posiedzeniu komisji, po sposobie argumentowania i po atmosferze, która panowała, mamy wrażenie, że gdybyśmy byli na boisku piłkarskim, moglibyśmy po prostu powiedzieć: Polacy, nic się nie stało, żadnego problemu nie ma. Osiągnięcia rząd ma wielkie, osiągnięć tych bronił będzie, a protestujące, zdesperowane matki i ojcowie i dorośli niepełnosprawni nie są w ogóle istotni. Co więcej, już wczoraj mieliśmy przedsmak tego, jakich kłamliwych argumentów PiS używa do tego, żeby opowiadać o swoich sukcesach. Kłamliwych, bo nagle nie zauważa w budżecie 657 milionów, bo nagle sam rozdaje pieniądze, które zostały przygotowane przez poprzednią ekipę, włącznie z rozporządzeniami itd., itd. Bardzo dobry nastrój, świetna atmosfera, ale tylko i wyłącznie w obozie rządzącym. Natomiast wszyscy pozostali zastanawiają się, w jakim jesteśmy matriksie. Czy naprawdę Polska wygląda tak, jak opisuje ją pani premier Beata Szydło i PiS? Czy wygląda tak, jak widzą ją tu na korytarzu sejmowym? Całkiem niedawno jeszcze, ale przez 40 dni protestujące matki i ojcowie i dorośli niepełnosprawni. Szanowni Państwo, wczoraj na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny miał miejsce ciąg dalszy buty, arogancji i pogardy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości. Otóż dowiedzieliśmy się od pani poseł Krynickiej, że pani wicepremier Beata Szydło nie pojawiła się u protestujących, ponieważ tutaj, uwaga, był jeden wielki jaskot. Dowiedzieliśmy się również, dlaczego matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi, te, które tutaj protestowały, opuściły Sejm. Otóż dlatego, że zamknięto im telewizor i palarnię i pani się spakowały i pojechały do domu. Pani wicepremier Szydło pytała nas, za co chcecie odwołać minister Rafalską. Przypominam pani wicepremier, że już kiedyś tak krzyczała z mównicy sejmowej i co się stało? I wieczorem prezes Kaczyński odwołał ją z rządu, więc przestrzegam przed tego typu określeniami. Niestety, buta, arogancja, pogarda. To są tak naprawdę trzy określenia, które doskonale obrazują, co myślą o osobach niepełnosprawnych i ich opiekunach posłowie Prawa i Sprawiedliwości z rządem na czele. Muszę dodać, proszę Państwa, że pani premier była uprzejma nazwać obydwa wnioski głupimi. Cytat z wypowiedzi pani premier. Pytano nas także, kto nas upoważnił, kto nas, skąd mamy prawo do występowania z tego rodzaju wnioskami, czyli mówiąc krótko, rządzący odmawiają opozycji nawet tego, co jest jej zagwarantowane w każdym demokratycznym państwie, prawa do krytyki rządu. Nie będę wspominać wystąpień innych posłów, bo bywały na żenującym poziomie, obrażającym posłów opozycji. Trudno, do tego przywykliśmy, ale nie przywykliśmy do tego, żeby żadna z pań zajmująca się polityką społeczną, ani pani minister Rafalska, ani premier Szydło, nie zająknęły się na temat tego, w jaki sposób potraktowane zostały panie przez Straż Marszałkowską. Cały świat obiegły zdjęcia, kiedy matki szarpały, albo właściwie matkę szarpał wysoki, postawny mężczyzna, podobno ze Straży Marszałkowskiej. W związku z tym, że w polityce społecznej omawiamy także co roku działanie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w związku z tym, że te fakty nie miały dla wystąpień, wczorajszych wystąpień pań ani posłów opozycji żadnego znaczenia, w trybie nadzwyczajnym chcemy zwołania Komisji Polityki Społecznej. Ten wniosek trafi dzisiaj do laski marszałkowskiej, posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, omawiający całość przebiegu 40-dniowego pobytu rodziców i opiekunów i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Chcemy wiedzieć, na jakiej podstawie regulaminu doszło do tak gorszących scen.
chcemy się dowiedzieć, dlaczego żadna z pań zajmujących stanowiska bardzo wysokie przecież w rządzie nie zareagowały na akty przemocy. Dlaczego tak się dzieje? No, bo proszę Państwa, wnioski o wotum nieufności, obydwa wnioski zostały nazwane głupimi. Już nie powiem o tym, że cała debata, choć miała być merytoryczna, bo takie też były zarzuty, właściwie stała się jedną wielką jatką i bazarem. Z przykrością to stwierdzam. Dziękujemy.